Już prawie 10 minut po godzinie 13. Maciej Wolny, witam państwa bardzo serdecznie w telewizji w Polsce.pl, a razem ze mną w studiu Tadeusz Płużański, prezes Fundacji Łączka, szef publicystyki TVP Info. Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. No i porozmawiamy o dwóch ciekawych kwestiach, też bardzo istotnych z punktu widzenia obywateli, z punktu widzenia tego, co się dzieje, a co przez wiele, wiele lat było zaniedbywane, jeżeli możemy to tak delikatnie ująć. 9 grudnia odbyło się spotkanie inaugurujące, można powiedzieć, taką inicjatywę, która ma doprowadzić do tego, aby rozebrać Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, a może Pałac Stalina, która z tych odpowiedzi, tych nazw będzie trafniejsza. Zdecydowanie muszę powiedzieć, że Pałac Stalina to jest pałac zbudowany na cześć naszego prześladowcy, naszego mordercy. Tak zwany dar narodu sowieckiego dla narodu polskiego, a tak de facto po prostu taki słup graniczny, czy taka maczuga Stalina, też można użyć takiego określenia, czyli obiekt, który ma dominować nad nie tyle Warszawą, ale de facto całą Polską, prawda, no bo jakby nie patrzeć, Warszawa jest stolicą naszego kraju, była też wtedy, także no po prostu symbol zniewolenia, aż dziw bierze, że do dnia dzisiejszego ten pałac Stalina musi straszyć, że nie znaleźli się tacy, którzy doprowadziliby tę sprawę do zapowiadanego końca, czyli po prostu finał w postaci rozbiórki owego pałacu. No można powiedzieć, jak w przypadku afery Amber Gold, nie było w pewnym momencie chyba woli politycznej, aby taką decyzję podjąć. Być może teraz jest najlepszy czas, aby właśnie do tej rozbiórki doprowadzić. Te informacje pojawiały się już kilka tygodni temu. Rozgorzała wtedy dyskusja na temat właśnie rozbiórki Pałacu Kultury i Nauki, Pałacu Stalina, który jest też właśnie tym symbolem, który często pojawia się przecież jako symbol Warszawy, symbol stolicy Polski, za granicą również. To jest oczywiście nieporozumienie, no bo jakim to symbolem, można powiedzieć, jest Pałac Stalina. Jest wciąż symbolem dominacji Stalina nad Warszawą. Zdecydowanie wolę inne symbole Warszawy, nad już chociażby syrenka, prawda, jest takim motywem naszym, polskim, prawda, a nie narzuconym, nie okupacyjnym. Mamy Zamek Królewski w Warszawie, mamy kolumnę Zygmunta, szereg miejsc, które się z Warszawą powinny kojarzyć, a tutaj wciąż nawet reklamowo, czy na różnych pocztówkach, czy na internetowych zajawkach, prawda, straszy ten potworny obiekt, który ani nie jest pożądany ideologicznie, prawda, to jest właśnie pamiątka po dawnych czasach, ani nie jest estetyczny, jak sądzę, ani nie jest też ekonomicznie uzasadniony, bo utrzymanie Pałacu Kultury, czyli Pałacu Stalina de facto, kosztuje nas, obywateli, podatników, zdecydowanie zbyt wiele. Może państwo sobie nie zdają sprawy, ale właśnie, jakie to my są... wszyscy płacimy na ten pałac. Czy wiemy, jakie pałac. To są kwoty mniej więcej tego utrzymania? To jest, żeby powiedzieć, no tak przykładowo, porównać to na przykład z 30-tysięcznym miastem, to właśnie ogrzanie Pałacu Stalina kosztuje tyle, ile takiego 30-tysięcznego miasta. Dlaczego? Raz, to jest olbrzymi obiekt, najwyższy wciąż w Polsce, choć niektórzy polemizują, że wyższy jest wieżowiec we Wrocławiu obecnie, ale tu możemy się spierać, prawda? Jeśli nie najwyższy, to drugi co do wielkości. Niestety wpisany też do rejestru zabytków, stąd też perturbacje, jeśli chodzi o możliwe remonty. I tak z tego, co wiem, nie można tam remontować okien na przykład, to ciepło ucieka, prawda? No bo okna też są zabytkowe, no więc doszliśmy do ściany, doszliśmy do paranoi, żeby bronić tego obiektu, prawda, bo on jest rzekomym zabytkiem. A powiem jeszcze jeden argument za
rozbiórką tego pałacu jest taki, że w każdym cywilizowanym mieście, może z wyjątkiem, nie wiem, Białorusi, prawda, czy tego typu systemów politycznych, czy Kuby, prawda, czy Korei, takie obiekty po prostu się znosi, jeśli przestają one pełnić swoje funkcje, a myślę, że pałac Stalina po prostu przestał być dawno nowoczesny i w tym miejscu po nim, prawda? My nie planujemy, żeby nagle wielka dziura w mieście powstała. No właśnie, bo to też kwestia, też jest bardzo ważna kwestia. Z jednej strony łatwo znieść pałac Stalina z pocztówek, ale dużo trudniej jest go rozebrać w rzeczywistości i żeby na to miejsce powstało coś, co będzie spełniało odpowiednią rolę dla warszawiaków, też dla ludzi, którzy do Warszawy przyjeżdżają, Warszawę odwiedzają. A pierwsza sprawa, bez wątpienia potrzebne będzie wsparcie polityczne i na takie liczymy jako komitet społeczny, ale szereg ministrów, a nawet pan premier Mateusz Morawiecki przecież jasno się zdeklarował, powiedział, że nie tylko by chciał, ale marzył o tym 40 lat, tak. Prawda? Żeby ten obiekt został rozebrany. A więc myślę, że bazując na tym stwierdzeniu, możemy tutaj liczyć na współpracę. Pan minister Błaszczak, pan minister Gliński, pan wiceminister Kownacki nawet chciał tam saperów posyłać, żeby zburzyć. Znaczy, sobie poćwiczyli. Ja bardziej wyobrażam jednak niejako prawda, detonację, tylko rozbiórkę. Dlaczego? Dlatego też, że można by budulec po Pałacu Stalina wykorzystać na odbudowę Pałacu Saskiego. To jest też no, taki moment ważny. Wiele środowisk dąży od lat do tego. A może właśnie udałoby się połączyć te dwie idee, czyli likwidację sowieckiej pamiątki na rzecz pałacu, który no jest pamiątką jednak kultury polskiej. Więc pierwsza rzecz to jest wsparcie polityczne. Klimat polityczny wydaje się dobry, a drugie no to jest plan, prawda? I plan jest taki, żeby oczywiście nie zostawiać tego terenu wielkiego po Pałacu Stalina pustym, tylko żeby z jednej strony powstała tam przestrzeń kulturowa Warszawy, centrum kulturalne miasta, co zakłada właśnie przeniesienie też raz utrzymanie i przeniesienie do nowych obiektów tych wszystkich muzeów, teatrów, kina, prawda? Może nawet kilka kin tam powstać, z tym, że w polskiej przestrzeni publicznej i zapewne nowocześniejszych niż w tej chwili na przykład Muzeum Techniki, prawda? No to jest obiekt jednak dosyć przestarzały. A poza tym no, dobrze by było przynajmniej część dawnej zabudowy, przedwojennej zabudowy Warszawy tam odtworzyć, piękne kamienice secesyjne, modernistyczne. Tak sobie wyobrażamy, prawda? Żeby przywrócić Warszawie i Polsce centrum naszej stolicy, przede wszystkim kultury tej stolicy i tutaj adres do pana ministra kultury Piotra Glińskiego, żeby się nie obawiał, wręcz przeciwnie, chcemy właśnie tę kulturę polską tam wzmocnić, a apelujemy do pana ministra, żeby Pałac Stalina przestał być zabytkiem, bo to nam otwiera drogę do dalszych działań. I aby tak się stało, idea odbudowy Pałacu Saskiego i rozebrania Pałacu Kultury, Nauki, Pałacu Stalina, to można powiedzieć takie piękne idee. Byłoby też pięknie, aby decyzje o właśnie rozebraniu i o odbudowie Pałacu Saskiego zostały podjęte w przyszłym 2018 roku, bo to też będzie data symboliczna dla wszystkich Polaków, dla całej Polski. Powiem tak, że wszyscy, którzy w komitecie do tej pory się zgromadzili, a jest nas wiele, wiele osób, historyków, publicystów, działaczy opozycji, no generalnie miłośników Warszawy i niepodległościowców, tak można ująć szerzej, jest Jan Pospieszalski, Maciej Pawlicki, też przecież związani z redakcją, w której się znajdujemy, Andrzej Gwiazda, Andrzej Rozpłochowski, Adam Borowski, są historycy Jan Żaryn, Wiesław Jan Wysocki, ale jest też Jan Pietrzak, którego obecność w tym komitecie jest nieprzypadkowa, bo właśnie w porozumieniu z nim chcemy połączyć dwie idee. Z jednej strony rozbiórki Pałacu Stalina,
a w części tego wolnego terenu, tej wolnej przestrzeni, postawić łuk triumfalny Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Jan Pietrzak stał się entuzjastą tego pomysłu. Świetny prezent dla nas wszystkich właśnie na stulecie odzyskania przez Polski niepodległości. Mam nadzieję, że właśnie w przyszłym roku ten nasz plan się ziści. Potrzebujemy państwa wsparcia. Jeśli możemy zaapelować o takie wsparcie, to oczywiście tak. Jesteśmy od tego, żeby uświadamiać, edukować, prawda? Że to nie jest tak, że Pałac Stalina musi stać w tym miejscu, prawda? Że to jest, że jesteśmy zdeterminowani, że nie możemy go do tego, żeby on tam dalej funkcjonował, że nie można go ruszyć, prawda? Raz, można to zrobić, dwa, przedstawiamy alternatywę, zyska na tym tylko Warszawa, zyskamy my wszyscy, wreszcie będziemy mieli dla siebie nasze centrum miasta, ale też miejsce, którym możemy się pochwalić na zachodzie, prawda? Turyści przyjeżdżając dzisiaj do Warszawy, no widzą jakiegoś potworka, prawda? Jakąś taką maczugę, prawda? Zastanawiają się, cóż to jest i szukają tego centrum Warszawy, którego po prostu nie ma, no bo Stare Miasto, wiadomo, to jest inna troszkę historia. Tutaj, gdzie dzisiaj stoi Pałac Stalina, było historyczne centrum Warszawy. Musimy je odtworzyć, jeśli nie teraz, to już chyba nigdy. Właśnie Pałac Kultury i Nauki to taki symbol tego stalinowskiego pręgierza, pod którym chciano Polskę trzymać, ale to też jest dobry temat, aby przejść do kolejnych kwestii związanych z tym, co było zaniedbane przez kilkadziesiąt ostatnich lat. Już jutro spotka się Społeczny Trybunał Narodowy, aby, można powiedzieć, symbolicznie ukarać, odebrać cześć tym, którzy podczas lat komunizmu działali przeciwko Polsce, przeciwko Polakom. To prawda, tych inicjatyw teraz jest wiele. Myślę, że koniec roku też powoduje taką większą naszą aktywność. Jest szereg obszarów zaniedbanych całkowicie, porzuconych i takim obszarem jest, jak państwo wiedzą, ściganie zbrodniarzy komunistycznych. Społeczny Trybunał powstał ponad rok temu, mieliśmy już dwa posiedzenia, teraz będzie trzecie. O co chodzi, można spytać, prawda? Można wrócić do tej, do sensu, do genezy powstania tego Trybunału. I o to przede wszystkim, żeby Polacy nie zapomnieli, że żyliśmy, nasi przodkowie, w strasznych czasach komunistycznych, że komunizm był systemem zbrodniczym, ale też, że są konkretne osoby za to odpowiedzialne, a niektóre z nich wciąż żyją i mają się dobrze. I tak z tych nieżyjących, a ważnych twórców systemu komunistycznego na infamię, bo to możemy zrobić, prawda? Orzec infamię, skazać na infamię, czyli na takie wykluczenie ze społeczeństwa. Kiedyś w Rzeczpospolitej to była dotkliwa kara w tej pierwszej Rzeczpospolitej. I tak infamią objęliśmy Bolesława Bieruta, Władysława Gomułkę, a teraz czas na ostatniego z tych wielkich czerwonych przywódców, czyli Wojciecha, towarzysza Wojciecha Jaruzelskiego, w momencie też nieprzypadkowym, bo w Wigilię wprowadzenia stanu wojennego w Polsce spotykamy się jutro, 12 grudnia. O godzinie 14. O godzinie 14 w centrum prasowym Polskiej Agencji Prasowej przy ulicy Brackiej. Tam będziemy obradować, ale też nie poprzestaniemy na towarzyszu Jaruzelskim, tylko jeszcze dwóch stalinowskich, komunistycznych przestępców będziemy ową infamią obejmować. Z jednej strony to jest prokurator Lange, prokurator z Wrocławia, który był jednocześnie śledczym, ale też egzekutorem, bo po prostu rozwalał ludzi, polskich patriotów, na sali sądowej po, prawda, skazaniu przez ten doraźny sowiecko-komunistyczny trybunał. A mamy jeszcze ubeka Stachowiaka z Krakowa i tu koledzy z opozycjoniści Adam Kalita i Grzegorz Surdy przygotują życiorys tego ubeka. Przy okazji plan jest taki, żeby przywieźli z Krakowa do Warszawy ze sobą ofiarę tego ubeka. Tu jest historia o tyle ciekawa, że panowie są
właściwie równolatkami, prawda? Jeden wybrał drogę służby czerwonemu złoczyńcy, a drugi był opozycjonistą, prawda? I ten właśnie Stachowiak potem represjonował opozycjonistę. Opozycjonista będzie, Stachowiak zapewne nie przyjedzie na naszą rozprawę, także mamy plan, żeby trzech towarzyszy objąć ową infamią. Ja się zajmę towarzyszem Jaruzelskim, profesor Panfil owym prokuratorem z Lublina, a właśnie koledzy z Krakowa tym żyjącym ubekiem. No, mamy nadzieję, że te nasze działania symboliczne, jak pan redaktor podkreślił, bo tyle możemy zrobić, przełożą się jednak na konkretne czyny pionu śledczego IPN. No właśnie, i czego tu by było potrzeba, żeby rzeczywiście do takiej sytuacji doszło, żeby te konkretne, realne działania w celu ukarania też realnego tych sprawców, też tych, którzy pracowali na rzecz czerwonego złoczyńcy, jak pan prezes to przed chwilą powiedział, doszły do skutku. A wracamy właściwie do tego samego punktu, o którym już mówiliśmy, czyli do woli politycznej. Mamy nadzieję, że dzisiaj ta wola jest, żeby nie tylko mówić o tych sprawach, ale po prostu realnie sądzić żyjących zbrodniarzy komunistycznych. I tutaj nasz adres, nasz apel do pana ministra Zbigniewa Ziobry. Jemu podlega pion śledczy IPN-u, a ten pion śledczy niestety dobrze wciąż nie działa. Właściwie sytuacja jest zbliżona do tej, jaka była za prezesury poprzednich szefów IPN-u. Pion śledczy, mimo że wchodzi w skład IPN-u, de facto jest jednostką niezależną i trzeba moim zdaniem panów prokuratorów po prostu zdyscyplinować. Prawda? To nie może być tak, że żyją wciąż sprawcy zbrodni komunistycznych, czy ci śledczy, czy sędziowie, czy prokuratorzy, i prokuratura IPN-owska nic nie robi w tych kwestiach. Prawda? Pomijając kwestie finansowe, my tym ludziom płacimy za ich pracę, prawda? Ale żądamy też efektów. Pion śledczy IPN-u właśnie powstał po to, żeby wyciągnąć konsekwencje karne wobec bestii komunistycznych, wobec zbrodniarzy i przestępców. Natomiast skutki niestety są opłakane. Mamy nadzieję, że właśnie te wszystkie działania, które my też podejmujemy, działania społeczne, przełożą się właśnie dzięki woli politycznej na konkretne rozwiązania, czy to właśnie symboliczne w dużej mierze, jak dekomunizacja przestrzeni publicznej. No właśnie, bo to się Stalina, już zaczęło. Jak i ściganie konkretnych osób, prawda? No to po prostu uwłacza ofiarom, prawda? Były osoby, które o Polskę walczyły i one widzą, że ich prześladowcy chodzą wolno, prawda? Chodzą, są na wolności, są zadowoleni z życia, prawda? No to chyba nie o to ta walka się toczyła, a jesteśmy po prostu to winni tym pokoleniom, które walczyły o to, żebyśmy byli dzisiaj państwem niepodległym, czy żołnierzom wyklętym, czy pokoleniu Solidarności, prawda? I ta ofiara Stachowiaka jest właśnie tego typu przykładem, prawda? On nie po to walczył, żeby dzisiaj jego prześladowca czuł się dobrze. Ale też nasi widzowie, przysłuchując się rozmowie w studiu telewizji w Polsce.pl, mogliby zadać pytanie, dlaczego tak późno? Już nawet pomijając kwestie związane z polityką, z samą wolą polityczną. Ja myślę, że prócz woli politycznej to oczywiście mamy kwestię podporządkowania sowieckiego. Wciąż wielu z nas, jak sądzę, jest głęboko skażonych, prawda, ideami nie naszymi, obcymi. Zostaliśmy na tyle sowietyzowani, że dzisiaj trudno nam zrozumieć, że, prawda, ulica Hanki Sewickiej jest niepotrzebna, że taki pałac Stalina musi stać, prawda? A tych ubeków najlepiej zostawić, no bo komu oni dzisiaj szkodzą, są poważniejsze zadania. Nie, drodzy państwo, jeżeli my nie zrobimy porządku w sferze historycznej, to nigdy nie będziemy narodem już nie tyle wolnym czy niepodległym, ale normalnym. Tego wymaga elementarna sprawiedliwość, żebyśmy zrzucili to jarzmo komunistyczne, żebyśmy uwolnili się z tej pętli sowieckiej. A niestety tutaj jest wciąż wiele do zrobienia. Naszym głównym działaniem, czy Społecznego Trybunału Narodowego, czy tego Komitetu do Spraw Rozbiórki Pałacu Stalina, jest edukacja, prawda? Jest uświadomienie Polakom, że lata 1939-89 to była okupacja
sowiecka, prawda? I próba właśnie przezwyciężenia tego wszystkiego, tego całego zła, które uczynili tutaj Sowieci i komunistyczni kolaboranci. Ale z drugiej strony ktoś mógłby powiedzieć, mieliśmy dwa totalitaryzmy, które chciały nas zgnieść, które chciały tego, aby o Polsce zapomniano, ale z drugiej strony można by powiedzieć, że przecież lepiej chyba o tym zapomnieć, lepiej już do tego nie wracać, po prostu iść do przodu i tworzyć wolną, silną Polskę. No ale to oczywiście to jest błędne nam. No właśnie, czy da się stworzyć wolną i silną Polskę bez pamięci o tych czasach, które minęły, o tych tragicznych czasach, które minęły, i bez pamięci i zmieniania tego, co jeszcze dzisiaj do zmiany pozostało w kontekście właśnie tych naleciałości, czy to związanych z komunizmem, czy też z totalitaryzmem niemieckim, hitlerowskim? Oczywiście naród bez pamięci nie istnieje, prawda? Nawiązując do słów marszałka Piłsudskiego, było wielu takich, którzy jednak mimo strasznych warunków, strasznych sytuacji nie ulękli się, nie poddali się. To są z jednej strony takie postaci jak Witold Pilecki, jak major Łupaszka, ale przecież mieliśmy również niezłomnych twórców, Zbigniew Herbert, prawda? Potem mieliśmy jeszcze jednego wybitnego żołnierza, Ryszarda Kuklińskiego, niezłomnych księży, prawda? Jak ksiądz prymas Stefan Wyszyński, czy Karol Wojtyła, późniejszy święty Jan Paweł II. Oni wszyscy mieli w sercu głęboko polską historię, polskie tradycje. Powinniśmy iść ich śladem, powinniśmy iść tą drogą, nie drogą komunistyczną, bo no, powtarzam, Polska zasłużyła na to, żeby wyzwolić się z tych kajdanów, prawda, komunistycznych, i tylko wtedy znormalnijemy, prawda, jeśli właśnie z jednej strony pozbędziemy się sowieckich reliktów. Tutaj jeszcze mamy wielki temat, którego już pewnie nie zdążymy poruszyć, ale powązki wojskowe w Warszawie, prawda? To też wielu spędza sen z powiek, żeby wreszcie bohaterowie nie leżeli obok swoich katów, żeby Rotmistrz Pilecki nie znajdował się obok Bolesława Bieruta, swojego mordercy, prawda? Tutaj też niestety trzeba zrobić porządek. Ja wiem, że wielu to się nie będzie podobało. Tak samo dzisiaj wielu protestuje. Zostawcie ten pałac Stalina, przecież to jest pamiątka, prawda? Przecież nam się tak dobrze kojarzy z czasami młodości. Właściwie co wam to szkodzi? No szkodzi tyle, że to nie jest nasze, że to jest obce, że to jest okupacyjne sowieckie. Tak samo, niestety trzeba zrobić porządek na Powązkach, zachowując wszystkie możliwe zasady cywilizowanego świata, przenieść zbrodniarzy, nikczemników gdzie indziej, na ich własny cmentarz. No, pan redaktor pytał, dlaczego tak długo. No, ja wciąż ubolewam, że te 28 lat właściwie zostało zmarnowanych, jeśli chodzi o naszą pamięć z jednej strony o bohaterach, a z drugiej no, skuteczne pozbywanie się właśnie tych pozostałości komunistycznych. Druga Rzeczpospolita, jak wiemy, na to by sobie nigdy nie pozwoliła. Te porządki zaczęły się dużo wcześniej, właściwie od razu, prawda? Taka cerkiew na Placu Saskim, prawda, zniknęła z mapy Warszawy. Też można powiedzieć, a po co, prawda? Przecież to takie ładne, prawda? Jeszcze się świeci i komu to przeszkadza? No niestety przeszkadza, bo to nie było nasze. To było narzucone przez Rosję carską. Pytałem, dlaczego tak długo, a teraz zadam takie pytanie. Czy zdaniem pana prezesa udało się już w tym momencie zasiać takiego ducha, takie wartości w społeczeństwie polskim, takie przeświadczenie, że tych zmian należy dokonać, że ta pamięć musi zostać zachowana i wręcz trzeba dbać o tę pamięć, o naszych bohaterach, o tym, co się działo wcześniej, że pomimo na przykład zmian politycznych, na przykład niechęci politycznej, która by nastąpiła za kilka lat odnośnie właśnie tych zmian, tej pamięci, to naród jakby dalej będzie tutaj to wszystko forsował w dobrym dla Polski kierunku. Wydaje mi się, że
to jest trudne pytanie i trudna odpowiedź, bo mam wrażenie, że często żyjemy w takiej niszy, prawda? W takim świecie nam się wydaje, że wszyscy już poznali naszych bohaterów, czy Pileckiego, czy Łupaszkę, czy Zaporę, czy generała Fildorfa, prawda? A z drugiej strony wydaje nam się, że komunistyczni zbrodniarze, w tym Jaruzelski, prawda, są nielubiani, niechciani, prawda? Że Polacy ich odrzucili. No niestety tak nie jest, prawda? Duża część, ponad połowa zapewne, bo tak wynika z sondaży, wciąż uważa, że Jaruzelski był bohaterem, wciąż uważa, że Pałac Stalina w Warszawie powinien stać, wciąż uważa, że powązki wojskowe powinny zostać w takiej formie, jaką narzucili tam komuniści, czyli zawłaszczyli po prostu ten polski cmentarz. Wciąż ponad połowa uważa, że właśnie nie ma nic złego w ulicach 30-lecia PRL-u, prawda, czy w pomnikach Berlinga, czy przyjaźni polsko-sowieckiej. Także no dobrze niestety nie jest. My jesteśmy dopiero na początku tej drogi odkażania, prawda, od trutki stosowania właśnie szczepionki na komunizm, prawda. Natomiast no, gdzie znaleźć odpowiedź, receptę na to, żeby stała się to wiedza powszechna, to o czym mówimy, prawda? Żeby z jednej strony upamiętniać bohaterów, a z drugiej napiętnować zdrajców i kolaborantów. No to jest niestety kwestia edukacji. No i tutaj bez szkoły, bez obowiązku szkolnego, bez napisania nowych podręczników, które właśnie tak ujmą te sprawy, my będziemy jednak w dużej mierze w tej niszy pozostałość. To ja myślę, że przekonać można nawet tych potomków, prawda, ubeków, czy prokuratorów, czy sędziów, prawda? Oni spotykając się z tą wiedzą, prawda, być może zweryfikują swoje zdanie. No wierzę w ten walor edukacyjny, prawda, i w to, że polska szkoła jest rzeczywiście, powinna być silna, prawda, i powinna być też przesiąknięta duchem polskości. Na takich nauczycieli liczymy. Tylko w ten sposób można zmienić nasze myślenie o komunizmie, o PRL-u, o nas samych w końcu, prawda, i o naszych rodzicach. Czyli edukacja i nieprzerwana ciężka praca. Niestety trzeba ciągle pracować. Myślę, że jednak tutaj jest ta jaskółka, prawda, wolności, ten powiew niepodległości, że dzisiaj takie inicjatywy, prawda, jak nasze społeczne spotkania się z pozytywnym odzewem rządzących, szereg przejawów tego typu myślenia niepodległościowego, prawda, nie postkolonialnego, postsowieckiego mamy, także liczymy na dobrą współpracę i z IPN-em, i z władzami Rzeczpospolitej odnośnie Pałacu Stalina. Tadeusz Płużański, prezes Fundacji Łączka, szef publicystyki TVP Info, był moim państwa Dziękuję gościem. Bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie, panie prezesie, za rozmowę, a drodzy państwo, my wracamy tuż po przerwie, proszę zostać z nami.